Dobrze, tak jak zostało wspomniane. Dzień dobry, nazywam się Bartosz Kurkowski, jestem absolwentem filozofii z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i też tam ostatnio właśnie obroniłem pracę magisterską i moim tematem właściwie był naturalizm, tak? Chodziło przede wszystkim o próbę do określenia tego pojęcia. Swój wykład nazwałem tak dość prowokacyjnie, dowody na rzeczywistość pozanaturalną. Oczywiście dowody w sensie, przepraszam, bo jest problem z dźwiękiem i kolega musiał wyjść. W każdym razie, tytuł dałem dość prowokacyjnie, tak zwane dowody na rzeczywistość pozanaturalną. Chodzi o to, że w tym tytule chodzi o zwrócenie uwagi na to, że przede wszystkim będę mówił o naturalizmie ontologicznym, czy też metafizycznym oraz też oczywiście pojawią się pewnego rodzaju dowody, ale to będą dowody w sensie evidence, a nie proof. Na sam początek warto zarysować, jak naturalizm jest przedstawiany w literaturze. Tak bardzo ogólnie rzecz biorąc, naturalizm przedstawia się jako tezę, zgodnie z którą wszystko, co istnieje, jest przyrodą, czy też wszystkie podstawowe prawdy są o przyrodzie. Profesor Woleński w swoich wykładach o naturalizmie, podsumowując wiele różnych definicji, stwierdził właśnie, że naturalizm to propozycja objaśnienia całości świata, przyrody, kosmosu przy pomocy jego wewnętrznych prawidłowości i odrzucanie jakichkolwiek czynników zewnętrznych, czyli tam pozanaturalnych. Dla pojęcia naturalizmu też bardzo istotne jest pojęcie nauki. Pojęcie nauki jest bardzo często wykorzystywane również do zarysowywania tego stanowiska, do jego doprecyzowywania. Bardzo często w różnych artykułach właśnie pojawia się ten cytat z książki Sellarsa, który jest parafrazą Protagorasa, który ma jakby przedstawiać dewizę naturalizmu. W wymiarze opisu i wyjaśnienia świata nauka jest miarą wszystkich rzeczy, tych, które są, że są, a tych, których nie ma, że nie ma. I teraz wydawałoby się, że na tym można byłoby zakończyć całą pracę magisterską czy cały ten wykład, ponieważ już powiedzieliśmy, na czym polega naturalizm. Jednak niestety w praktyce jest tak, że sami naturaliści bardzo często kłócą się odnośnie tego, co jest zgodne z naturalizmem, co jest z nim niezgodne, co jest słusznie, co powinno zostać w pewnym sensie znaturalizowane, tak? Czyli uczynione bardziej zgodne z naturalizmem. I zwraca się na to też dość dużo uwagę właśnie w literaturze. Tutaj przywołuję akurat Penelope Medi, która zauważyła, że termin naturalizm nabrał tak wiele różnych skojarzeń, że zaprasza do oburzonych reakcji w rodzaju to nie jest prawdziwy naturalizm, naturalizm musi być czymś innym. No i wynika to przede wszystkim z tego, że te wszystkie słowa, które wcześniej były tymi kluczowymi pojęciami, które miały dookreślać naturalizm, są bardzo wieloznaczne. Wskazuje się właśnie, że natura jest prawdopodobnie najbardziej wieloznacznym słowem w ramach kultury zachodniej. Saller, jak o tym pisał, to powoływał się na różnych tam badaczy. Zauważył też Hume w swoim traktacie. Ktoś puka. Profesor Heller, pisząc o naturalizmie, stwierdził nawet, że współcześnie w kontekście naturalizmu pojęcie natury może już znaczyć cokolwiek. I też mam taki dość ciekawy cytat, to nie jest stricte z filozofii, to jest akurat artykuł z nauk o środowisku, gdzie autorzy wskazują na to, że pojawiają się, że ze względu na brak jakiejś konsensualnej definicji, jakiejś zgodnej definicji pojęcia natury, odradza się, ażeby to pojęcie było używane w poważnym akademickim kontekście. Jednak właśnie w ramach filozofii, zwłaszcza w ramach filozofii analitycznej, przynajmniej z definicji dąży się do tego, żeby rozjaśniać używane pojęcia. Natomiast tutaj, jak widać, to niestety zaciemnia. Dalej mamy takie słowa jak świat czy wszechświat, które nie są aż w tak beznadziejnej pozycji jak pojęcie natury, jednak również bywają bardzo różnie używane i bez określonego doprecyzowania czasem nie pozwalają zrozumieć, o co komuś chodzi. Również z pojęciem nauki, temu pojęciu przyjrzę się trochę bliżej w dalszej części wykładu, ale wskazuje się właśnie na to, że no tu wchodzi słynny problem demarkacji, odróżnienia tego, co jest naukowe od tego, co nie jest naukowe. W każdym razie też się właśnie wskazuje, zwraca uwagę na niejasność tego pojęcia, kiedy jest używane tak dość ogólnie. No i ostatecznie też pojęcie, czy słowo Bóg. Tu jest akurat cytat z fragmentu, w którym Keith Pierce, czyli autor tego, bronił tezy za istnieniem Boga, no ale na samym początku właściwie zauważył, że słowo Bóg jest skrajnie elastyczne. I teraz tak, to słowo nie pojawiło się w ramach zarysowania naturalizmu na poprzednim slajdzie,
Natomiast też jest taka tendencja, niektórzy dążą do tego, aby naturalizm rozumieć jako cokolwiek, byleby nie było tam Boga na przykład. Tylko że ta strategia też moim zdaniem nie prowadzi do rozjaśnienia tego pojęcia, ponieważ właśnie słowo Bóg jest skrajnie elastyczne i bardzo różnie używane, bez określonego doprecyzowania, co nawet wywołało takie stanowisko, które się określa mianem ignostycyzmu, w odróżnieniu od agnostycyzmu. Jest to stanowisko, zgodnie z którym nie można zająć sensownej postawy wobec pytania o istnienie Boga, ponieważ pojęcie Boga właśnie jest wieloznaczne, bez określonego doprecyzowania. Oczywiście posiada tam jakieś skojarzenia. Mi się jednak wydaje, że właśnie tego rodzaju ignostycyzm bez określonego doprecyzowania właściwie należałoby zająć wobec tych też pozostałych pojęć, takich jak świat, wszechświat, natura czy nauka. Muszę się napić. W ramach czynności wstępnych chciałem też wspomnieć o relacji pomiędzy naturalizmem, materializmem i fizykalizmem. Chciałem to zrobić w bardziej rozbudowanej wersji, ale okazało się, że niestety z czasu byłoby za dużo, więc tylko dość w dużym uproszczeniu. Klasyczny materializm, tak jak funkcjonował na przykład w XVIII wieku, współcześnie raczej nie jest uznawany za akceptowalną doktrynę, podobnie jak klasyczny fizykalizm, który był proponowany przez koło wiedeńskie, gdzie był tezą lingwistyczną, w której chodziło o to, że każde sensowne zdanie powinno być redukowalne do zdania fizykalnego. Jednak mimo tego, że właśnie te klasyczne formy tych stanowisk nie są obecnie zbyt popularne, to te słowa są wciąż w obiegu i ludzie mówią właśnie, że są materialistami, czy tam są fizykalistami. Jednak właśnie jak zwraca się uwagę, no, zgodnie z materializmem wszystko, co istnieje, to jest materialne, tak? Zgodnie z fizykalizmem wszystko, co istnieje, to jest fizyczne, w dużym uproszczeniu. Jednak właśnie i zwraca się jednak uwagę, że przez to, że ten klasyczny materializm już nie jest za bardzo akceptowany, to współczesne użycie słowa materializm w ramach filozofii w zasadzie jest synonimiczne z określeniem fizykalizm, jak o tym pisze na przykład Stoliar w Stanfordskiej Encyklopedii Filozofii. Jedni filozofowie wolą określenie materializm, inni wolą określenie fizykalizm. Na przykład David Lewis woli określenie materializm, ponieważ nie chce się wypierać swoich intelektualnych przodków. Dalej, relacja między fizykalizmem, tak, czyli podsumowując, materializm w zasadzie jest współcześnie synonimem do słowa fizykalizm. Jeśli chodzi o naturalizm, często jest przedstawiany w literaturze, na przykład przez profesora Woleńskiego, jako podzbiór naturalizmu, w tym sensie, że naturalizm to jest tam rodzina poglądów, zgodnie z którymi istnieje tylko natura, natomiast w fizykalizmie istnieje tylko to, co fizyczne, no i w ramach tego naturalizmu część naturalizmów jest fizykalizmem, można powiedzieć. Jednak bardzo często też fizyczność, naturalność w sposób taki jest używany w literaturze, tak jak fizyczny wtedy często jest synonimem do słowa naturalny. No i w rzeczywistości tak naprawdę jest duży bałagan w tej literaturze, więc też w wielu cytatach, które będę podawał, kiedy jest mowa o czymś fizycznym, czasem nie chodzi wprost o odniesienie do fizyki. Tak samo jak jest mowa o czymś materialnym, też nie chodzi czasem wprost o odniesienie do klasycznie rozumianej materii. Też na Stanfordskiej Encyklopedii Filozofii akurat Papineau, który tam pisał o naturalizmie, on akurat też jest fizykalistą, on sam naturalizm zdefiniował jako stanowisko, zgodnie z którym istnieją tylko byty metafizycznie ukonstytuowane przez byty fizyczne albo identyczne z nimi. Co więcej, Papineau też w tej definicji, bo to jest taki słynny też problem, on fizyczności nie definiuje przez nauki fizyczne, ale w inny sposób, tak? I wtedy, zwłaszcza w takiej sytuacji, ta fizyczność staje się w zasadzie synonimem do słowa naturalności. Okej. W ramach czynności wstępnych jeszcze chciałem wspomnieć o dwóch dość istotnych postulatach podczas poszukiwania czegoś, co nazwałem kryterium naturalizmu. Kryterium naturalizmu to ma być jakaś cecha, czy jakieś kryterium, które pozwoli nam rozsądzić właśnie, czy jakieś stanowisko jest zgodne z naturalizmem, czy nie jest zgodne z naturalizmem. No i oczywiście w literaturze jest wiele różnego rodzaju kryteriów. Niektóre są niejasne, tak jak te, które podałem, inne są trochę bardziej ścisłe. Natomiast ważne, żeby to kryterium spełniało, ja w swojej pracy magisterskiej tam sformułowałem 5 postulatów, ale tutaj wspomniałem tylko o dwóch. Pierwsze to jest zgodność z tak zwanymi przypadkami wzorcowymi z historii.
i antywzorcowymi. Czyli kryterium naturalizmu powinno być takie, nie powinno być takie, które sprawiłoby, że zgodnie z tym kryterium na przykład Demokryt i Holbach byliby antynaturalistami, a Platon i Husserl byliby naturalistami. Tak, tego rodzaju kryterium byłoby nieadekwatne. Kolejnym postulatem jest potrzeba neutralności aksjologicznej. Chodzi mianowicie o to, aby samo to kryterium nie dyskredytowało naturalizmu, ani go nie nobilitowało z definicji, tak? Jeżeli naturalizm byśmy zdefiniowali jako słuszne stanowisko, no to taka definicja nie spełniałaby kryterium neutralności aksjologicznej. I mam tutaj przykład, a właściwie antyprzykład z literatury, z Noama Chomskiego, w którym właśnie on metodologiczny naturalizm przeciwstawił czemuś, co nazwał metodologicznym dualizmem. I dość skróciłem i uprościłem ten cytat, tak, ale ten metodologiczny dualizm tak zwany polegałby między innymi na narzucaniu arbitralnych postulatów, czyli oparciu o jakiś tam kaprys czy losowy wybór, gdzie w zasadzie samo sformułowanie tego jest już dyskredytacją, tak? Czyli metodologiczny naturalizm według Chomskiego to jest to, że jak się oferuje jakieś postulaty, to się je uzasadnia. Jak widać, podczas gdy tego rodzaju kryterium nie zostanie spełnione, pojawia się też problem z kryterium pierwszym, ponieważ na przykład zwolennicy Husserla czy zwolennicy Platona wcale nie uważają, że narzucali oni arbitralne, oparte o jakiś kaprys postulaty. W związku z tym właśnie tego rodzaju kryterium nie nadawałoby się, nawet gdyby nie mieć tego postulatu aksjologicznego, tak, to by wykluczało przykłady wzorcowe. Okej. Po tych czynnościach wstępnych myślę, że możemy już iść do czegoś bardzo konkretnego i zacznę też trochę tak prowokacyjnie. Będzie pierwszy dowód na moje pozanaturalne zdolności i to jest... Tak, chodzi mi oczywiście o prawo jazdy, ponieważ etymologicznie rzecz biorąc pojęcie naturalizm z łaciny oznacza właśnie wrodzony, przyrodzony w odróżnieniu od nabyty przy pourodzeniu. Pojęcie natury po łacinie wywodzi się z czasownika nascor, czyli rodzić, i pierwotnie oznaczało właśnie narodzenie, czy też właśnie initial character, czyli taki coś, co jest wrodzone komuś. Natomiast wszystko, co było nabyte w tym sensie, było pozanaturalne, w tym rozumieniu etymologicznym. Co ciekawe, to pojęcie w łacinie potocznej nie było tak często używane, dopiero zaczęło być często używane w kontekście filozoficznym, kiedy Cyceron przetłumaczył greckie słowo physis na łacińskie natura. Physis, co ciekawe, też wywodzi się etymologicznie z rdzenia fuo, które oznacza rosnąć, wytwarzać, generować, ale również rodzić. Końcówka sis powoduje, że to się ten czasownik fuo staje się rzeczownikiem i opisuje jakiś skończony proces. Jak pisał o tym Nadda, physis można rozumieć jako cały proces wzrostu od narodzenia aż do dojrzałości. Jak widać, też w języku polskim mamy przyrodę i etymologicznie też jest to wywodzące się od pojęcia rodzenia. Mamy tutaj też, widać, że mamy tutaj od razu physis, które potem przeszło w słowo współczesne fizyka. Co ciekawe, też materia po łacinie wywodzi się etymologicznie od słowa matka, tak więc cały czas jest to skojarzenie z rodzeniem, z jakimś powstawaniem. W związku z tym te starożytne dzieła, Periphyseos, o naturze właśnie można rozumieć w ten sposób, że chodziło im w tej nazwie chodziło o to, żeby się odnieść do jakiegoś rodzenia rzeczywistości. Tak, rodzenie było tą metaforą, o której chciało się powiedzieć, że rzeczywistość, jak rzeczywistość się rodzi, czy o rodzeniu się rzeczywistości, ale też oczywiście o jej wzroście i dojściu do dojrzałości. Tylko że ja powiedziałem oczywiście, że będę mówił o współczesnym naturalizmie, spójrzcie na czas. Ale to jest dość istotne, ponieważ wielu autorów współczesnych też uważa, że w dość nieproblemowy sposób możemy używać sobie, odnosić się na przykład do presokratyków i mówić, że oni byli naturalistami, ponieważ mówili o naturze, tak? Periphyseos. Inną jeszcze rzeczą z historii, którą chciałem poruszyć, też w kontekście współczesności, to jest pojęcie natury i nadnaturalności w średniowieczu. I też mega to uproszczę i będzie to naprawdę w dużym skrócie. Robi to też dlatego, że wśród filozofów współczesnych pojawiają się takie pomysły, jak na przykład tak robi Graham Oppy,
że naturalista wcale nie musi definiować pojęcia natury, nie musi uściślać swojego stanowiska, ponieważ jego stanowisko polega tylko i wyłącznie na tym, że on odrzuca to, co naturalne, nadnaturalne. Natomiast nadnaturalność jest definiowana przez na przykład teistów, czy to była definiowana na przykład w średniowieczu. Problem polega jednak na tym, że znaczy tak, Opi w ogóle uważa, że na przykład to chrześcijanie definiowali sobie tę naturalność od zawsze. Problem polega jednak na tym, że nie do końca tak to wygląda. Pojęcie, przede wszystkim tak, pojęcie natury w średniowieczu też, ale też w starożytności miało bardzo pozytywne skojarzenia. Tak, było bardzo, konotacje miało bardzo pozytywne. Bóg był identyfikowany jako natura prima, pierwsza natura. I znacznie ważniejszy, właściwie funkcjonujący podział jeszcze przed XIII wiekiem, to był podział nie na naturalność i nadnaturalność, ale na stworzenie i stwórcę. I na przykład Eriugena w IX wieku, kiedy pisał Peryfizeos, to na określenie rzeczywistości właśnie jako całości miał termin natura, który odnosił się zarówno do stworzenia, jak i stwórcy. Rzeczywiście funkcjonowało też w starożytności takie określenie jak hyperphyseos, to się pojawia u Proklosa na przykład, czy u Pseudo-Dionizego. Nie było ono jednak zbyt popularne i też ono w zasadzie znaczyło coś w stylu, no, hyperphyseos na przykład też jest w jednym piśmie Demokryta, w której on pisze o przerośniętym człowieku, tak? Czyli coś, co jest ponad normalną posturę na przykład. Pojęcie nadnaturalności zaczęło być popularne między innymi też za sprawą Tomasza Zakwinu, ale dopiero w XIII wieku. I powodem, to co było głównym powodem tego, że stało się popularny, przyczyna praktyczna, to jest to, że chciano sformalizować proces kanoniczny i chciano jasno odróżnić nadnaturalne cuda od naturalnej magii. I w związku z tym właśnie pojawiło się to zainteresowanie, żeby to tak rozróżniać. Chociaż samo to pojęcie było używane wtedy też, zwłaszcza w języku potocznym, w bardzo różnych sprzecznych znaczeniach. W takim sensie, że coś jest nadnaturalne, czyli jakoś oszałamiające, tak? Tak jak teraz widzimy coś oszałamiającego, no to wtedy mówimy, że jest oszałamiające, tak wtedy w średniowieczu na przykład jeszcze przed takim sformalizowaniem na przykład mówiło, że jest nadnaturalne. Samo to sformalizowanie można przedstawić, jak wyglądało, poprzez sentencję Lombarda. Te sentencje stanowiły taki podstawowy, jeden z podstawowych dzieł, z których się uczono w średniowieczu, czy to filozofowie, czy teologowie. No i tam oczywiście jest to odniesienie do przyczyn pierwotnych i przyczyn wtórnych, nawiązujące do Augustyna. Więc może ja to przeczytam, tak? Przyczyny wszystkich rzeczy są w Stwórcy, lecz przyczyny niektórych rzeczy są i w Stwórcy, i w stworzeniach, a niektóre zaś przyczyny są tylko w Stwórcy. Te mianowicie, które powstają zgodnie z zasadą zarodkową, mówi się, że powstają naturalnie, ponieważ taki bieg natury ludziom jest znany. Inne zaś poza naturą, których przyczyny są tylko w Stwórcy. I teraz tak, ja specjalnie tutaj wstawiłem to słowo Stwórcy, zwracając jeszcze raz uwagę, że ten podział raczej był używany. I zgodnie z tym właśnie, jeżeli mamy jakąś przyczynę w czymś, co jest stworzone, no to wtedy ta przyczyna powoduje rzeczy naturalne, tak? A jeżeli mamy coś, co jest przyczynowane tylko przez Stwórcę, przez Arche, przez podstawę rzeczywistości, wtedy to jest nadnaturalne. Moglibyśmy oczywiście użyć tego podziału do precyzowania pojęcia naturalizmu. Problem polega jednak na tym, że jeżeli nie będziemy udawać, że rozumiemy, co to znaczy Bóg, czy rozumiemy, co to znaczy Stwórca, poza tym, że jest to jakaś podstawa rzeczywistości, jakieś Arche, to ten schemat mógłby się odnosić do wielu stwierdzeń. Zgodnie z tym schematem wiele zjawisk, o których mówi fizyka, byłyby nadnaturalne, na co można podać stwierdzenia na przykład z tej książki współczesnego kosmologa Lorenza Krausa, Universe from Nothing, gdzie arche, taką podstawą, że coś z czego się wyłania wszystko inne, jest kwantowa próżnia, czy też tutaj jest to przedstawione jako kwantowe fluktuacje. No i jak pisze Kraus, wszystkie struktury, które widzimy, takie jak gwiazdy, galaktyki, i też z kontekstu wiadomo, że planety i wszystko, co jest na nich, zostało stworzone przez kwantowe fluktuacje w pustej przestrzeni. Energia zawarta w pustej przestrzeni w ramach tej próżni kwantowej zamieniła się w energię prawdziwych cząstek i promieniowania. Pamiętając o tym schemacie, za rolę arche, podstawy rzeczywistości, byłyby tutaj kwantowe fluktuacje, czy też próżnia kwantowa. I wszystko, co byłoby przyczynowane bezpośrednio przez nią, należałoby uznać za nadnaturalne. Natomiast wszystko, co było przyczynowane przez cząstki, czy promieniowanie, czy słońce i tak dalej, należałoby uznać za
naturalne. Co jest nawet też trochę zabawne, tam też w tej książce Kraus zwrócił uwagę, że w sumie ta próżnia kwantowa wydaje się trochę nienaturalna, tak? Wydaje się trochę nienaturalna, ponieważ jest dla nas niewidzialna, zwłaszcza na szerszych skalach. Okej. Okay. Tyle jeśli chodzi o historię. Teraz dość długi przystanek, czyli przystanek nauka i próba doprecyzowania pojęcia naturalizmu przez pojęcie nauki. Odnośnie tego jest w literaturze bardzo dużo deklaracji, od takich bardziej radykalnych do bardziej luźnych, bardziej swobodnych. Pojawiają się tezy, że zgodnie z naturalizmem nic nie jest w stanie oprzeć się wyjaśnieniu za pomocą metod charakterystycznych dla nauk szczegółowych. To jest takie dość mocne stwierdzenie. Można też znaleźć tezę, że zgodnie z naturalizmem nauka rozpoznaje, co jest realne, co jest nierealne, chociaż niekoniecznie w pełni wyjaśnia to, co rozpoznaje. Rosenberg pisze na przykład, że zgodnie z naturalizmem w odpowiedzi na pytania filozoficzne powinniśmy posługiwać się metodami i odkryciami dojrzałych nauk. Natomiast w sposób najbardziej luźny, swobodny wersja to na przykład takie rdzeniowe przekonanie naturalizmu. Polega na tym, że jakikolwiek wniosek na temat rzeczywistości jest do obrony tylko wtedy, jeżeli mniej więcej tam pasuje z tym, co i jak nauka odkrywa. I teraz znowu, tutaj mamy już trochę bardziej uściślone właśnie definicje naturalizmu poprzez pojęcie nauki. Jednak z samym pojęciem nauki są różne problemy, do czego zaraz przejdę, ale chciałem pokazać, jak to wygląda potem w praktyce. Jak w praktyce to ograniczanie się przez naturalistów do nauki, czy ono powoduje spory między nimi, że wszyscy dobrze interpretują naukę, czy ktoś źle interpretuje naukę, kto niedobrze interpretuje naukę, czy nie powoduje sporów. Z literatury można zauważyć, że są tego rodzaju spory. Na przykład dość duże dzieło Dona Rossa i Ladymana na samym początku krytykuje wielu filozofów analitycznych, w dużej mierze naturalistycznych filozofów analitycznych, twierdząc, że systematycznie oni misrepresent, czyli no, źle charakteryzują to, co jest ważne w nauce. I oni tam w swojej książce odnoszą się między innymi do Davida Lewisa, czy jak Von Akima, którzy są dość dużymi postaciami w ramach naturalizmu tam dwudziestowiecznego. Również Patna zauważył, że mimo takich otwartych tez materialistów, że chcą, że twierdzą właśnie, że fizyka jest tam przybliżonym opisem świata, no to bardzo mało z nich odwołuje się na przykład do mechaniki kwantowej, przez co ich obraz nie różni się za bardzo od obrazu Demokryta, który na przykład według Heisenberga już w ogóle jest nieaktualny. W innym artykule możemy przeczytać, to akurat jest artykuł krytyczny wobec fizykalizmu, że dla fizykalizmu w ogóle problemem jest to, że fizyka jest bardzo abstrakcyjna i matematyczna. W związku z tym fizyka wydaje się nie być fizykalistyczna, co by było absurdalne, gdyby fizykalizm, naturalizm był jakby przylegający ściśle do tego, co się mówi w nauce. Różne są też poglądy odnośnie tego, czy wśród naturalistów, czy można pogodzić naukę i zdrowy rozsądek. Zdaniem Grahama Opiego najlepsze światopoglądy zawierają w sobie ontologię ze zdrowego rozsądku i nauki i tam dodają jakieś zaokrąglenia. Wydaje się, że profesor Woleński też raczej by tak uważał, że zdrowy rozsądek jest, znaczy on nie napisał tego wprost, tak, ale tak wynika z jego wykładów. Natomiast na przykład Rosenberg nie tylko twierdzi, że zdrowy rozsądek i nauka są trudne do pogodzenia, ale on w ogóle chce się odcinać od tych wszystkich filozofów, którzy usiłują jakoś pogodzić wyniki nauki ze zdrowym rozsądkiem, czy też właśnie słynne określenie manifest image, czyli postrzeganie świata w sposób taki potoczny, z codziennego punktu widzenia. Również wcześniej cytowani Loss i Ladyman uważają, że przy uprawianiu metafizyki właśnie należy odwoływać się przede wszystkim do nauki, a nie do zdrowego rozsądku, co sugeruje, że jest to dość trudne lub też niemożliwe do pogodzenia. I teraz znowu, z czego mogą wynikać tego rodzaju różne interpretacje tej samej nauki? No, pod pojęciem nauki można rozumieć bardzo wiele różnych rzeczy. Z jednej strony przez naukę możemy rozumieć twierdzenia naukowe. W ramach twierdzeń naukowych też można rozumieć bardzo wiele różnych rzeczy. Ja tutaj przedstawię taką typologię dość uproszczoną.
bo niestety to jest znowu też ogromny temat i nie mielibyśmy czasu się w to zagłębiać, ale w ramach twierdzeń naukowych mamy coś takiego jak obserwacje, jak na przykład odczyt z jakiegoś miernika albo wyniki badań socjologicznych. W ramach twierdzeń naukowych mamy też formalizm, jak na przykład w fizyce, gdzie mamy jakieś różnego rodzaju równania, co do których naukowcy się zgadzają, że one pozwalają przewidywać pewne zjawiska, pewne obserwacje. Jednak do tego formalizmu też dochodzą interpretacje w ramach nauki, gdzie ten formalizm bywa interpretowany i tutaj już coraz większa jest niezgoda wśród samych naukowców. Co więcej, przez twierdzenia naukowe możemy też rozumieć hipotezy, które są stawiane przez naukowców. I tutaj dodałem akceptowalne hipotezy, ponieważ naukowców jest tak wielu, że różnie mogą być bardzo szalone nieraz hipotezy, także chodzi mi o to, że takie hipotezy, które byłyby zaakceptowane przez społeczność badaczy. Przez naukę możemy rozumieć też metody naukowe, przez naukę możemy rozumieć też bardziej empirycznie konkretne publikacje naukowe, instytucje, coś, co można bezpośrednio zobaczyć, tak? Ponieważ twierdzenia naukowe i metody to już jest często rekonstrukcja z tego, co empirycznie dostępne. No i przez naukę możemy rozumieć też wiele różnych innych rzeczy. Spróbujmy zatem za kryterium naturalizmu uznać naukowość i zastanówmy się teraz, na czym to miałoby dokładnie polegać. Jeżeli naukowość rozumieć przez metody naukowe, no to właśnie zwraca się w literaturze, właśnie, że jeżeli naturaliści zadeklarowali, że jedyną drogą do prawdy są metody nauk przyrodniczych, to należy wskazać, o jakie metody chodzi. Jednak, jak zauważa Williamson, który on jest dość krytyczny do naturalizmu, chociaż sam jest ateistą, zwraca uwagę właśnie, że w tej kwestii naturaliści się dość ostrują. W zależności od potrzeby, raz mówią, że chodzi tylko o metodę hipotetyczno-dedukcyjną, jednak pod wpływem różnego rodzaju ataków przyjmują bardziej inkluzywne stanowisko. Nie mogą niestety odwołać się do pewnego rodzaju konsensusu odnośnie tego, na czym w zasadzie polega metoda naukowa, ponieważ właśnie pojawia się problem demarkacji dwudziestowieczny, rozważany dość mocno w XX wieku, w którym chodziło o to, żeby jasno określić, gdzie się kończy nauka, a gdzie się zaczyna pseudonauka, czy gdzie się kończy nauka, a gdzie się zaczyna to, co nauką nie jest. No i niestety w kontekście metod właśnie zwraca się uwagę, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalne i bezczasowe pojęcie metody naukowej. Alan Chalmers, który właśnie pisze o tym w słynnej książce Czym jest to, co zwiemy nauką, on twierdzi, że w zasadzie do każdego przedsięwzięcia poznawczego należałoby oddzielnie zbadać, czy można je uznać za naukowe, czy nie, patrząc na jego cele. Nie da się natomiast użyć jakiegoś z góry przyjętego kryterium naukowości. Do takich samych wniosków doszedł Larry Laudan w artykule Zgon problemu demarkacyjnego, zwracając uwagę na to, że heterogeneity, czyli wielość w ramach przedsięwzięć, które są określone jako naukowe, jest taka, że no, raczej daremnym jest poszukiwać kryterium demarkacji. Stwierdził nawet, że jeśli chcemy stanąć po stronie rozumu, właśnie, to nie powinniśmy używać takich terminów jak pseudonauka czy nienaukowy, ponieważ stanowią one tylko puste frazy, emocjonalne puste frazy, tak, które nie mają jakiegoś tam krytycznego znaczenia. Również Putnam na podstawie swoich badań doszedł do wniosku, że nie ma czegoś takiego jak the scientific method, czyli jakaś określona metoda naukowa. I z Putnamem jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ on na przykład w innych swoich artykułach odwołuje się do tego, jak powstała teoria relatywistyczna Einsteina, gdzie ona była w dużej mierze motywowana empiriokrytycyzmem Ernsta Macha, co wskazuje też na duże inspiracje właśnie czegoś, co niektórzy mogliby określić jako metody filozoficzne, a nie metody naukowe. Jednak, mimo tego, że nie mamy kryterium demarkacji odróżniającego naukowość od nienaukowości, to pojęcie nauki bardzo często się pojawia w literaturze i też używamy go potocznie. Tylko że właśnie najczęściej jest ono używane w sensie nieopisowym, ale w sensie aksjologicznym. Jak zwraca uwagę Putnam, tutaj pisał o Credo Quayne, ale wprost się odnosił do Quayne'a, ale potem zauważył, że w zasadzie filozofowie często jak używają słowa nauka, to nie chodzi im o coś opisowego, tylko jest to pewnego rodzaju
normatywne pojęcie, pojęcie aksjologiczne, czyli naukowe jest to, co jest na przykład rzetelnie badane czy rzetelnie uzasadnione. Można to też zauważyć w bardziej współczesnym artykule MacArthura, który pisał o akurat metodologicznym naturalizmie, zauważając, że właśnie nie ma czegoś takiego jak jedna the scientific method, ale jak zwrócił uwagę, jest to pewnego rodzaju skrót myślowy na quasi-moralne cnoty badawcze, takie jak przyznawanie, że potrzebujemy krytycznego dialogu z innymi, tolerancja na alternatywne opinie, otwartość na krytycyzm i możliwość przemyślenia swojej pozycji. Problem polega na tym, że gdybyśmy chcieli w ten sposób zdefiniować naturalizm poprzez pojęcie naukowości tego rodzaju, no to mielibyśmy sprzeczność z postulatem drugim, czyli neutralnością aksjologiczną i przez to też z postulatem pierwszym, ponieważ wielu zwolenników antynaturalizmu czy antynaturalistów wcale nie uważa, że nie jest otwartych na krytycyzm, że nie przyznaje potrzeby krytycznego dialogu z innymi i tak dalej, i tak dalej. Dalej mamy próbę definiowania nauki przez stwierdzenia obecne w podręcznikach i innych publikacjach naukowych, czyli nie przez metody, tylko przez stwierdzenia. Tutaj chciałem tylko tak szybko zwrócić uwagę na pewien problem, który nie jest dyskwalifikujący pójście tą drogą, ale jest to pewien problem. Mianowicie to, że w samych naukach jest bardzo dużo trudnych do pogodzenia ze sobą ontologii. Jak zwracają na to uwagę Gasser i Stefan to jest nazwisko. Naukowcy często nie przejmują się wprost ontologią, przez co nauki generują różnego rodzaju lokalne ontologie. W ramach psychologii mówi się właśnie o stanach mentalnych, w ramach neuronauk o faktach neurologicznych, w ramach biologii mamy zdroworozsądkowe, trójwymiarowe obiekty, w ramach fizyki już niekoniecznie. Też w ramach fizyki mamy różnego rodzaju ontologie w zależności od tego, o jakiej teorii mówimy. I też często one wchodzą ze sobą w konflikt. W związku z tym to nie przekreśla oczywiście możliwości definiowania naturalizmu przez stwierdzenia naukowe. Co więcej, to rysuje bardzo ciekawe, ogromne pole badań i pracy filozoficznej do jakiegoś uspójniania tego. Natomiast warto o tym wiedzieć. To, co moim zdaniem przekreśla możliwość definiowania naturalizmu przez stwierdzenia naukowe, to coś, co określiłem jako rozszerzony dylemat Hempla. Dylemat Hempla pierwotnie jest skierowany w stronę fizykalizmu, a nie naturalizmu. I on właśnie został przedstawiony właściwie w ten sposób, jak to napisałem, ja to sparafrazowałem w artykule Crane'a i Mellora, There is no question of physicalism, w którym autorzy konkludują, że w zasadzie nie ma sensu mówić o fizykalizmie, ponieważ to pojęcie jest niejasne. Tam oczywiście fizyczność jest rozumiana w ramach fizykalizmu przez nauki fizyczne. Natomiast jeżeli sobie naturalne zdefiniujemy jako to, co jest identyfikowalne czy wyjaśnialne w ramach nauk, to trzeba zadać pytanie, czy chodzi o naukę obecną, czy naukę przyszłą. Jeżeli chodzi o jakąś naukę obecną, no to by znaczyło, że wszelkie istotne zmiany formułowane w ramach nauk wskazywałyby już na to, co pozanaturalne, co niezgodne z naturalizmem. Albo to byłaby teza, że obecna nauka jest już kompletna. Jednak naturaliści czegoś takiego nie otrzymują. Mamy zatem drugą odnogę, czyli naturalne rozumiane jako identyfikowalne, wyjaśnialne w ramach nauk przyszłych, w ramach idealnej, przyszłej, kompletnej nauki. Problem polega jednak na tym, że jeżeli nie mamy kryterium demarkacyjnego nauki i to, co jest naukowe, zmienia się też historycznie, no to tego rodzaju teza nie wskazywałaby na nic poza optymizmem poznawczym, tak? Ponieważ nie wiemy, co będzie w tej przyszłej kompletnej nauce, nie wiemy, jakie tam będą twierdzenia, jakie twierdzenia współczesne zostaną odrzucone, a jakie przyjęte. Nie jest to zupełnie beztreściowe, bo można wyłuskać z tego tezę jako naturalizm jako optymizm poznawczy, czyli że w ogóle istnieje coś takiego, czy coś raczej będzie istnieć, przyszła kompletna, idealna nauka. I rzeczywiście, tak, naturalizm jako optymizm poznawczy, wszystko przez naukę zostanie w pełni poznane. Niektórzy naturaliści mówią, że tak. Na przykład Rosenberg twierdzi, że naturalizm każe nam wątpić, że istnieją jakiekolwiek fakty na temat rzeczywistości, których nauka nie może pojąć. Jednak z drugiej strony, na przykład Graham Opie twierdzi, że według niego prawie wszyscy naturaliści przypuszczają, że jest skrajnie prawdopodobne, że nasi potomkowie będą kiedyś w posiadaniu idealnej, kompletnej nauki przyrodniczej. Tak? I tutaj mamy, można powiedzieć, dowód drugi. I te dowody będą już wychodziły w tego rodzaju schemacie, że mamy różne sposoby rozumienia naturalizmu i po prostu racje, które są podawane za tym bardziej luźnym, stanowią w zasadzie dowody czy też argumenty na rzeczywistość pozanaturalną, jeżeli rozumieć naturalizm w sensie bardziej ścisłym.
Jeżeli naturalizm rozumieć tak, jak chciałby tego Rosenberg, czyli naturalne jest to, co oczywiście poznaje nauka i nauka pozna wszystko, no to w tym ujęciu pozanaturalne jest to, czego nauka nie pozna. Jeżeli zatem weźmiemy sobie argumenty czy sposób myślenia Opiego, no to uznajemy, że okej, będą rzeczy, których nauka tam nie pozna, czy też nie opisze odpowiednio w pełni. No i wtedy mamy uznawanie przez Opiego czegoś, co jest pozanaturalne, oczywiście w sensie naturalizmu Rosenberga. Jeżeli chodzi o naturalizm jako optymizm poznawczy, to na przykład w wykładach profesora Wolańskiego można znaleźć różne wypowiedzi, które wskazują na przechylanie się w jedną lub w drugą stronę, ale niestety nie mamy czasu je dogłębnie omawiać, więc przejdźmy dalej. Naturalizm można też rozumieć jako taki dość skrajny pesymizm poznawczy, w którym nie twierdzi się, że nauka wszystko pozna, ale na przykład twierdzi się, że to wszystkiego, co nie zostanie przez naukę poznane, w ogóle nie ma sensu o tym się wypowiadać, ponieważ jest to na tyle niejasne albo bezsensowne, że no właśnie nie ma sensu w ogóle o tym się zastanawiać i o tym dociekać. No i to już jest dość taka stara odpowiedź, można powiedzieć. To jest odpowiedź właśnie logicznego empiryzmu, który moim zdaniem bardzo pięknie jest podsumowany w cytacie, który wieńczy badania dotyczące rozumu ludzkiego Hume'a. Dlatego go tu przywołałem. Więc Hume tam pisze: biorąc do ręki jakiś tom traktujący na przykład o teologii albo szkolnej metafizyce, zapytujemy, czy zawiera jakieś rozumowanie abstrakcyjne dotyczące wielkości lub liczby? Nie. Czy zawiera jakieś oparte na doświadczeniu rozumowanie dotyczące faktów istnienia? Nie. Więc w ogień z nim, albowiem nie może zawierać nic plus sofisterii i złudzeń. Pierwsze pytanie odnosi się do przymiotnika logiczny, drugie do rzeczownika empiryzm. Jednakże tak radykalnej formie, jak to przedstawił Hume tutaj, logiczny empiryzm już jest nie za bardzo popularny. Co więcej, konsekwentne jego z różnych powodów. Tak, teraz niestety nie mam czasu na tym wykładzie, żeby się w to zagłębiać, ale jednym z problematyczności w ogóle logicznego empiryzmu jest to, że gdyby go przyjąć w sposób konsekwentny, to mógłby blokować w ogóle rozwój nauki, tak? Bo jeżeli nauka się rozwija też w kontekście metodologicznym, czyli w kontekście metod, no to przyjęcie właśnie jakiegoś określenia nauki, znowu też na teraz, załóżmy, i mówienie, że wszystko poza tym jest bez sensu, sprawiłoby, że różne hipotezy i odważne propozycje naukowców trzeba było uznać za bezsensowne, tak? Z rozważania Einsteina z punktu widzenia właśnie XIX-wiecznej fizyki należałoby wtedy uznać za sofisterię i złudzenia. W kontekście nauki jeszcze, też to nie jest tak wprost związane, ale trochę związane, chciałem jeszcze przedstawić kwestię ortodoksyjnie naturalistycznych strategii, kiedy naturalistom wydaje się, że napotykają na coś spoza natury. Dla jednych ortodoksyjną strategią jest wtedy rozszerzanie pojęcia natury, inni zaś uważają, że należy pozostać na pojęcie natury i na przykład uznać, że coś, co wydaje się być poza tą naturą, jest nierozwiązywalną zagadką. Pierwszą strategię przyjął David Chalmers w The Conscious Mind, gdzie pisał właśnie o naturalistycznym dualizmie. Oczywiście to jest dualizm własności. Pisząc właśnie, że musimy rozszerzyć pojęcie natury, żeby przyjąć te nieredukowalne do tego, co znaliśmy wcześniej, jakieś własności mentalne. Jednak przynajmniej nie przyjmujemy czegoś takiego jak zagadka, ponieważ możemy to badać naukowo, tak? Czyli w dużym skrócie Chalmers mówi: dalej jestem naturalistą, ponieważ mimo tego, że rozszerzyłem pojęcie natury, to przynajmniej nie przyjmuję istnienia jakiejś nierozwiązywalnej zagadki. Druga strategia natomiast to jest strategia McGinna, odnosząca się do tego samego problemu, czyli do świadomości. McGinn twierdzi, że pojęcie natury nie należy rozszerzać. Trzeba uznać, że świadomość jest podatna na naturalne wyjaśnienie, jednakże prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnienia znaleźć czy tego wyjaśnienia podać. McGinn właśnie jest reprezentantem dość takim znanym stanowiska, które jest określane jako misterianizm, od słowa mystery, czyli zagadka, twierdząc właśnie, że jest taka nierozwiązywalna zagadka, przynajmniej teraz, przynajmniej dla ograniczonych umysłów, jakim są umysły ludzkie, natomiast nie trzeba rozszerzać pojęcia natury. No i oczywiście mam tutaj dowód czwarty i trzeci, jeżeli naturalizm rozumieć, czy naturę rozumieć tak, jak chciałby Chalmers, to mamy argumenty McGinna jako dowody dla Chalmersa. Jeżeli chcemy rozumieć tak, jak chciałby McGinn, to mamy to samo w drugą stronę. Inny wątek w kontekście definiowania naturalizmu przez naukę. Mogłoby się wydawać czasem, natrafiając na różnego rodzaju definicje naturalizmu przez naukę,
że naturaliści starają się w ogóle nie wykraczać poza to, co jest jakoś tam uznane konsensualnie przez naukowców, jakoś rozważane w nauce. Jednak nie jest to prawdą, w sensie to zależy oczywiście od naturalisty. Pojawiają się też pozanaukowe spekulacje naturalistów. Na przykład Graham Opie w kontekście argumentu kosmologicznego za istnieniem Boga stwierdza, że okej, możemy uznać, znaczy musimy, on tak właściwie, może nie, że musimy uznać, tak, ale on uznaje, że oczywiście Bóg nie istnieje, ale jakiś aspekt wszechświata, czy też początek wszechświata musiał być koniecznym, czyli w tym sensie przyjmuje właśnie albo byt konieczny, albo zdarzenie konieczne, co wprost w żadnej nauce raczej nie jest przedstawiane. Z drugiej strony, wśród natural scientists, tak, czyli naukowców, pojawiają się różnego rodzaju hipotezy, które mogłyby się nie podobać wielu naturalistom, tak jak można wywnioskować z ich literatury, z tego, co piszą. Na przykład Henry Stapp, on jest zwolennikiem klasycznej interpretacji mechaniki kwantów, ale interpretują tak jak von Neumann, gdzie świadomość jest tym, co powoduje kolaps funkcji falowej. No i w tej książce, którą tutaj cytuję, on odpowiada jednemu ze swoich krytyków, pisząc, że tam Edwards sugeruje, że wprowadzanie świadomych realności do opisu natury jest wyraźnie nadnaturalne. Jednak konwencjonalna teoria kwantowa jest wybitnie naturalistyczna. Nie ma nic nadnaturalnego w świadomych realnościach, które zaludniają nasz strumień świadomości i według niego może być to oczywiście to testowane i jest to związane z teorią kwantową. Co więcej, Stapp tam pisze, że według niego to jest wręcz wymagane, ponieważ opis tego zagadnienia redukcji funkcji falowej jest niekompletny. Dobrze, i to było tyle, jeśli chodzi o przystanek nauki. Podsumowując, trudno jest sformułować kryterium naturalizmu w oparciu o pojęcie nauki, ponieważ problem jest z samym kryterium naukowości i pojęcie to funkcjonuje głównie jako coś retorycznego, jak nazwał to Laudan, jako maszyny wojny w polemicznych bitwach pomiędzy rywalami. Zawartość idealnej przyszłej nauki, tak, czyli definiowanie naturalizmu przez naukę jako twierdzenia, niestety nie jest dobrze określona i stanowi przedmiot sporu nie tylko między samymi naturalistami, ale też pomiędzy naukowcami. Zupełnie inaczej wyobrażają sobie przyszłość nauki na przykład Smolin, o tym też będę jeszcze mówił, a zupełnie inaczej na przykład Sean Carroll, to są tacy fizycy współcześni. Jeśli zaś część naturalistów też odcina się od optymizmu poznawczego, pesymizm poznawczy zaś nie jest współcześnie zbyt popularnym stanowiskiem filozoficznym, jeżeli zaś nie optymizm, ani pesymizm poznawczy, nie wiadomo za bardzo jak rozumieć, nie istnieje nic poza tym, co odkrywa, czy odkryje, wyjaśnia, czy wyjaśni nauka. I w związku z tym, że tak jest, to w literaturze też widać, że istnieje taka tendencja do definiowania naturalizmu wprost przez samą słuszność i rzetelność, może nie wprost, tak, ale bardzo blisko tego. Tak jak wspominałem, tak, to był już cytowany MacArthur, naturalizm na przykład jako przyznawanie potrzeby krytycznego dialogu z innymi, czy też naturalizm w sensie ontologicznym. Według Opiego to oczywiście istnieje to, co jest naturalne, a naturalne to jest co? Naturalne to jest to, co będzie rozpoznawane w idealnej, kompletnej i prawdziwej nauce, chociaż nie będziemy jej mieli. Czyli w związku z tym należałoby uznać, jeżeli rozumiemy oczywiście kompletną, idealną, prawdziwą naukę, której nie będziemy mieli jako tą, która odnosi się do wszystkiego, no to naturalne jest wszystko z definicji, cokolwiek istnieje. Wydaje mi się, że znacznie prościej jest, omijając już pojęcie nauki, stwierdzić, że naturalizm to z definicji słuszne, dobrze uzasadnione i rzetelnie rozwijane stanowisko. Jednak wtedy mamy problem z tym postulatem neutralności aksjologicznej. I to tyle, jeśli chodzi o przystanek nauka. Teraz możemy przejść do innych prób do określenia naturalizmu. Okej, ale zanim to, jeszcze chciałem wspomnieć też na taką kontrowersję w literaturze odnośnie epistemologii Berkeleya. Czy epistemologia Berkeleya jest naturalistyczna, czy jest niezgodna z naturalizmem? Zdaniem profesora Woleńskiego, gdyby pozostać przy czystej, to jest bez dodatku teologicznego epistemologii w ujęciu Berkeleya, mógłby być on uznany za skrajnego naturalistę. I to jest książka z 2016. Jednak w 2018 profesor Cezary Mortka z UMTS-u stwierdził, że filozof, który stwierdza, że jedynymi przedmiotami ludzkiej wiedzy są idee zmysłowe, refleksyjne, pamięci i wyobraźni, sytuuje się na antypodach.
nominującego dziś naturalizmu. Wydaje mi się, że wiem, z czego wynika tego rodzaju rozbieżność. Profesor Mortka myśli o naturalizmie znacznie bardziej współcześnie, tam też widać to po jego artykule, gdzie natomiast profesor Woleński myśli o naturalizmie znacznie bardziej klasycznie, gdzie pojęcie świadomego doświadczenia jeszcze nie było problematyczne, natomiast współcześnie dla naturalizmu jest, dlatego że współczesny naturalizm jest bardzo taki eksternalistyczny, natomiast klasyczny aż taki nie był. Tak? W każdym razie, to się trochę odnosi do empiryzmu w ogóle. I chciałem to przedstawić w kontekście próby do określenia pojęcia natury przez empiryczność. Też kolejny ogromny temat, który no, z konieczności poruszę w skrócie. To jest oczywiście też blisko nauki, tak? Ponieważ naukę też czasem się definiuje przez empiryczność. Tutaj mam dobrze to przedstawione akurat przez panią profesor Lemańską z UKSW. Za kryterium odróżniające to, co naturalne od pozanaturalnego, można przyjąć oddziaływanie na nasze zmysły. To wszystko, co daje się potencjalnie poznać bezpośrednio lub pośrednio za pomocą zmysłów, jest naturalne. Jak pani profesor zauważa, właśnie mimo rozmaitych zastrzeżeń, moim zdaniem takie kryterium niestety jest nie nadaje się, ponieważ pozwala na zbyt wiele. I teraz dlaczego? No, temat jest też dość duży, postaram się go jak najbardziej skrócić, przywołując słynną wypowiedź Quaina z jego słynnego artykułu Dwa dogmaty empiryzmu, w którym pisał, że obiekty fizyczne są konceptualnie zaimportowane jako tam pośredniki, są epistemologicznie porównywalne do bogów Homera. I teraz Quainowi nie chodzi o to, że obiekty postulowane w fizyce są tak samo uzasadnione jak bogowie Homera, tylko chodzi mu o to, że zarówno fizyczne obiekty i bogowie Homera są jakoś tam postulowani, żeby wyjaśnić, czy też zarządzić, czy też przewidywać to, co Quine nazwał strumieniem naszego doświadczenia. Tylko że właśnie, na przykład z perspektywy współczesnej, czy z perspektywy Quine'a, oczywiście bogowie Homera się do tego nie nadają. Jednakże z perspektywy starożytnego Greka wpadanie w złość, czy bycie mocno zauroczonym, jest jakimś tam pośrednim odbieraniem zmysłowo tego, co postrzega jako bogowie Homera, tak? Na tyle, na ile wydaje mi się, że to się kojarzy z tego, jak bogowie Homera, czy bogowie, o których pisał Homer, mogli być postrzegani w starożytności. Co więcej, mamy też oczywiście metafizykę Berkeleya, gdzie tam też mamy to pośrednie oddziaływanie bytu metafizycznego, jakim jest Bóg, na nasze zmysły. Współcześnie mamy na przykład fizyka Zbigniewa Jacyna Onyszkiewicza z Poznania, który w ramach swojej interpretacji mechaniki kwantowej postuluje intelekt absolutny, który on tam się inspiruje Berkeleyem, który też właśnie pośrednio oddziałuje na nasze zmysły. Co więcej, to kryterium pozwoliłoby na zbyt dużo, ponieważ umieściłoby bardzo dużo idealistów jako ortodoksyjnych naturalistów, czy też naturalistów. Na przykład Bradley, który akceptował credo empiryzmu, czy też Bergson, tylko oczywiście, który powołał się dość mocno na doświadczenie w swoich badaniach, chociaż też oczywiście na przykład na doświadczenie mistyczne. Ale dalej, jest to jakiś tam rodzaj pośrednio oddziaływania na nasze zmysły. Samo pojęcie empirycznej dostępności też jest niejasne i powoduje szereg problemów w nauce, gdzie można to zauważyć na różnych kontrowersjach, które się pojawiają w nauce, na przykład na kontrowersjach związanych z wieloświatem. Wśród naukowców mamy fizyków, jak na przykład Alan Gufson, Karol czy Max Tegmark, ale też cytowany wcześniej Lorenz Krauss, którzy uważają, że wieloświat jest jak najbardziej sensowną hipotezą, którą można badać empirycznie. Natomiast przeciwko nim też jest wielu fizyków, takich jak George Ellis, Karl Roveri, czy w Polsce profesor Andrzej Staruszkiewicz. Ellis właśnie pisał, że według niego wieloświat nigdy nie może być udowodniony i w ogóle postulowanie czegoś takiego w nauce implicite przedefiniowuje to, co rozumiemy przez naukę. Tu się oczywiście pojawia dowód piąty. Jeżeli argumenty, które podają ci fizycy za wieloświatem, jeżeli uznać wieloświat za coś nieempirycznego, no to mamy dowody na to, co jest poznaturalne. Innym popularnym definiowaniem naturalizmu jest to, zresztą pojawiło się trochę w definicji, czy w próbie zarysowania naturalizmu profesora Woleńskiego, odrzucanie tego, co poza tym światem, czy też to, co jest transcendentne. I teraz znowu, potocznie wydaje się ok, tylko jeżeli zagłębimy się w to trochę bardziej, to kryterium znowu okazuje się problematyczne. I to zwłaszcza dla współczesnego naturalizmu. Dla współczesnego naturalizmu
co widać na przykład na konferencji z 2012 roku, która określała się Naturalism Moving Forward, tam bardzo dużo było odwoływań do słynnego podziału na Scientific Image i Manifest Image, czy też Scientific World i Manifest World, czyli naukowy obraz świata i jawny obraz świata, czy też tak, jak świat nam się jawi w codziennym doświadczeniu. Co ciekawe, no, to jest podział, który wprowadził Sellars właśnie w swojej słynnej już cytowanej książce i pisał tam między innymi, to stricte nie o tym podziale, tak, ale mniej więcej o swojej filozofii też jak pisał. Mówiąc jako naturalistyczny filozof, jestem przygotowany, aby powiedzieć, że świat zdroworozsądkowych bytów jest nieprawdziwy, nie ma takich rzeczy, albo powiedzieć to mniej paradoksalnie. I co ciekawe, po tym fragmencie właśnie zaczyna się zdanie, które cytowałem na pierwszym slajdzie, nauka jest miarą wszystkich rzeczy, które jest bardzo często podawane jako zarysowanie współczesnego naturalizmu. Czyli właśnie współczesny naturalizm, odrzucanie świata, który nam się jawi. To jest 1963, tak? Ale już kiedy powstała fizyka kwantowa, to Bertrand Russell w swoim słynnym Outline of Philosophy pisał właśnie, że świat fizyczny stał się bardzo różny od świata codziennego doświadczenia i też świata tam naukowego materializmu i odmian jego XVIII-wiecznych. Oczywiście, można by tu zarzucić, że to mówienie o innym świecie tutaj jest zupełnie innego rodzaju niż ten inny świat, który jest odrzucany przez naturalistów. Można na przykład powiedzieć, że mimo tego, że tu mamy jakiś inny świat niż świat naszego codziennego doświadczenia, to świat naukowy cały czas na przykład jest w obrębie czasu przestrzeni. W związku z tym, nawet jeżeli mamy tutaj świat inny niż nasz codziennego doświadczenia, to przynajmniej jest on czasoprzestrzenny. I to też jest, tak, to jest oczywiście dowód, jeżeli definiujemy naturalizm jako odrzucanie tego, co poza tym światem, to w ramach nauki jest wiele mówienia o tym, co poza tym światem codziennego doświadczenia. W każdym razie, mówiłem o czasoprzestrzenności. Naturalizm bardzo często był i wciąż nadal jest definiowany też przez czasoprzestrzenność, gdzie naturalne jest to, co ma atrybuty czasowe i przestrzenne. Tak na przykład robi profesor Woleński, pisząc, że naturalista powiada, że czasoprzestrzenność jest fundamentalnym atrybutem tego, co naturalne, a reszta może być przedmiotem dyskusji, być może nigdy nie zakończonych. Problem jednak z tym kryterium jest taki, że wśród samych fizyków pojawiają się różnego rodzaju postulaty bytów nieczasoprzestrzennych, na co zwróciła uwagę Montero już w 2009 roku, czyli 7 lat przed artykułem, przed książką profesora Wolińskiego, zastanawiając się, co znaczy słowo fizyczne. Co więcej, współcześnie pojawia się coraz więcej propozycji, w których mówi się, że czasoprzestrzeń jako taka nie istnieje z punktu widzenia fizyki. Tego rodzaju hipotezy i propozycje pojawiają się przy próbie uzgodnienia teorii relatywistycznej z mechaniką kwantową. Tam oczywiście jest bardzo duży problem z tym, że w teorii relatywistycznej czasoprzestrzeń zachowuje się zupełnie inaczej niż w ramach mechaniki kwantowej, więc pojawia się wiele propozycji, w których usuwa się to pojęcie czasoprzestrzeni i czasoprzestrzeń jest albo emergentna, albo w ogóle jej nie ma. W artykule, który tu cytuję, akurat autor argumentuje za tym, żeby uznawać, że czasoprzestrzeń jako taka nie istnieje, tylko istnieją pewne rzeczy, które spełniają funkcję czasoprzestrzeni. No i w ramach tych teorii właśnie postuluje się wiele nieczasoprzestrzennych bytów. Co ciekawe, w 2001 roku Graham Oppy też definiował naturalizm przez pojęcie przestrzenności, jednak właśnie prawdopodobnie czytając literaturę ze współczesnej nauki, odszedł od tego, krytykując kryterium naturalizmu podawane przez słynne kryterium podawane przez Armstronga, gdzie on też tam definiuje naturalizm przez czasoprzestrzenność. Według Oppy'ego właśnie nie jest to też, nie musi być tej czasoprzestrzenności, żebyśmy mówili o czymś, co jest naturalne. I tu mamy dowód siódmy, jeżeli naturalność rozumieć przez czasoprzestrzenność, no to co jest rozważane w fizyce jako pozaczasoprzestrzenne jest pozanaturalne. Zresztą tego rodzaju rozumienie pojawia się w wielu debatach, gdzie ludzie się kłócą odnośnie tego, jak dobrze rozumieć naturalność i zwolennicy pozanaturalności właśnie mówią, no przecież jak to? W fizyce postuluje się rzeczy, gdzie ta czasoprzestrzeń się zagina i tak dalej. To jest pozanaturalne. Tak? A ja nie wiem, nie, ja rozumiem naturalność inaczej. Dalej mam naturalne jako cielesne. To jest też bardzo klasyczne rozumienie naturalności, za którym idzie profesor Woleński, w tak zwanym sensie rozszerzonym. Jednak to kryterium jest bardzo problematyczne, kiedy już mówiliśmy o nieprzestrzenności. Na czym miałyby polegać nieprzestrzenne ciała? Nie jest za bardzo jasne. Znowu powołując się na Russella, zgodnie ze współczesną fizyką, te byty postulowane w ramach niej
przypominają duchy, które spotykano na seansach spirytualistycznych. Zwracam na to uwagę też Noam Chomsky, on akurat uważał właśnie, że naturalizmu ontologicznego nie da się zdefiniować, ponieważ właśnie potrzeba jakiegoś nowego pojęcia ciała, nowego pojęcia materialności, nowego pojęcia fizyczności. Według Chomskiego w tej książce możemy mówić jedynie o metodologicznym naturalizmie, który, jak wspominałem, polega na tym, żeby po prostu nie narzucać arbitralnych postulatów. No i tu mamy dowód ósmy, jeżeli naturalność rozumieć jako cielesność, to wiele osób wskazuje na to, że jest wiele rzeczy niecielesnych. Dalej mamy też naturalizm jako monizm, też bardzo duże zagadnienie i też będę tutaj upraszczał. Profesor Heller, pisząc właśnie o tym, jak duży jest problem z definicją naturalizmu, stwierdził, że do rdzenia tego jednak niewątpliwie należą silne tendencje monistyczne. Jednak znowu wielu filozofów wskazuje, że to by było niezgodne z nauką. Na przykład Dupré, on jest taki dość słynnym filozofem nauki, który krytykuje takie a priori narzucanie monizmu na to, jak rozwijają się nauki. Według niego właśnie w artykule The Miracle of Monism, gdzie krytykuje monistyczne myślenie, tego rodzaju obraz w ogóle nie wyłania się ze współczesnych nauk. Zauważa to też profesor Woleński w swoich wykładach o naturalizmie. Pisze jednak, że nie jest jednak tak, że naturalizm w związku z tym znalazł się w sytuacji bez wyjścia, ponieważ może na przykład porzucić monizm i zaproponować koncepcję poziomów rzeczywistości, byleby tylko spełniała ona warunek lokalizacji czasoprzestrzennej i cielesności, co już sobie omówiliśmy wcześniej. Jeżeli naturalizm rozumieć jako monizm, no to w książce wykładu o naturalizmie Woleńskiego można znaleźć wiele argumentów za tym, co pozanaturalne. Dalej mamy też, to już jest mniej popularne w filozofii, ale bardziej wśród naukowców, definiowanie natury naturalności przez stałe, niezmienialne prawa natury, tak na przykład robi Jean Carroll, gdzie mówi, że zgodnie z naturalizmem jest tylko jeden świat oczywiście, tak, w którym są te exceptionless patterns, tak, czyli unbroken patterns, czyli niedopuszczające wyjątków jakieś tam prawa i wtedy naturalizm jest tym stanowiskiem, który uznaje, że prawa są niezmienialne. Jednakże no, Sean Carroll jest fizykiem teoretykiem, nie eksperymentalistą, natomiast na przykład z prac Nancy Cartwright, która pracowała, ona jest filozofką nauki, ale pracowała z fizykami eksperymentalistami, ona uważa, że traktowane prawa natury, w ogóle pojęcie praw natury jest problematyczne też, żeby określić, które równanie na przykład w fizyce jest prawem natury, ale zostawiając to na boku, jest taki słynny cytat właśnie z Cartwright, że jeżeli chcemy traktować prawa natury jako opis rzeczywistości, no to są fałszywe. Jeżeli chcielibyśmy tam dodać parę szczegółów i zastrzeżeń, ceteris paribus, warunków, to przestają być w ogóle wyjaśniające i mają też wiele, wiele wyjątków. Co więcej, wśród fizyków też pojawiają się propozycje, aby traktować prawa natury jako niestałe, tylko takie, które ewoluują. Smolin w tym dość odważnym artykule nawet tam proponuje, że za każdym razem, kiedy pojawia się coś autentycznie nowego w rzeczywistości, kiedy zmienia się to prawo natury, to wtedy pojawia się wrażenie zmysłowe, czyli qualia, tak, on się tutaj odnosi do tego, jest dość takie bardzo spekulatywne. Jeżeli rozumieć naturalność poprzez brak łamania praw natury, to w pracy Cartwright można bardzo dużo przeczytać o tym, co pozanaturalne, o tym, gdzie prawa natury są łamane. To były koncepcje tak zwane pozytywne, gdzie chcieliśmy zrozumieć naturalność, naturalizm poprzez powiedzenie, czym jest natura. Naturalizm też jest często rozumiany jako w sensie negatywnym, czyli jako odrzucanie czegoś. I teraz przejdę przez te różne rzeczy. Zostało mi pół godziny, więc nie jest tak źle. Więc teraz przejdę przez te rzeczy, które są traktowane jako to, co jest odrzucane przez naturalizm. I teraz oczywiście też można byłoby tak zdefiniować, tak, naturalizm jako odrzucanie pewnego rodzaju bytów. Niektórzy naturaliści odrzucają na przykład byty abstrakcyjne. Childers w swoim doktoracie, który właśnie dotyczył też precyzowania pojęcia naturalizmu, stwierdził, że naturaliści z konieczności odrzucają istnienie bytów abstrakcyjnych. Jednakże Graham Oppy, wybitny naturalista, twierdzi, że wcale tak nie jest. Naturalista może przyjmować istnienie bytów abstrakcyjnych. Co więcej, jest też taki artykuł, który pisze o tym, że wręcz obiekty abstrakcyjne są konieczne dla naturalizmu, ponieważ są presupozycją, są założeniem każdej możliwej
nauki, to jest określane właśnie jak tam naturalizm splatonizowany albo platonizm naturalizowany. Tutaj autorzy proponują tak zwany naturalizm splatonizowany, krytykując tam m.in. Quayna. Chociaż u Quayna też oczywiście byty abstrakcyjne się pojawiają. Jeżeli rozumieć naturalność jako odrzucanie bytów abstrakcyjnych, to w tych artykułach można znaleźć powody, żeby dowody na to, co pozanaturalne. Naturalność też jest rozumiana jako odrzucanie tego, co nieredukowalnie normatywne. To był bardzo duży wątek w filozofii XX-wiecznej anglosaskiej. Putnam mówił, że urok naturalizmu wynika ze strachu przed normatywnością. Jednak na przykład u Opiego możemy przeczytać, że naturalista jak najbardziej może uznawać sobie konieczne i podstawowe prawdy moralne. Może też prowadzić rozważania normatywne w oderwaniu od nauk przyrodniczych i dalej pozostaje naturalistą. Jeżeli naturalizm rozumieć przez odrzucanie nieredukowanej normatywności, no to wtedy to, co mówi Opie i też argumenty, które go przekonały do tego rodzaju poglądów, stanowią dowód na to, co pozanaturalne. Naturalność też współcześnie jest rozumiana jako odrzucanie przyczyn celowych, odrzucanie teleologii. Tak o tym pisze na przykład profesor Woleński, że przyczyna celowa dzisiaj byłaby już uznawana za nie do pogodzenia z naturalizmem doby obecnej. Jednakże na przykład u Thomasa Nagela w książce Mind and Cosmos można znaleźć propozycję naturalnej teologii, która oczywiście dalej w związku z tym naturalizm tutaj nie jest jak najbardziej przekroczony. Nagel nadal pozostaje naturalistą w jakimś tam sensie. No i ta naturalna teologia, teleologia stanowiłaby to, że natura ma skłonność do dążenia w stronę dobra, które tam objawia się w formie istot, dla których istnieje dobro i zło. Nagel jakby to nie jest tak, że on sobie po prostu postuluje. On tam przeprowadza różnego rodzaju analizy, jak można sensownie wyjaśnić świadomość w kategoriach historycznych, czyli jak powstała, w sensie ewolucyjnym też, oraz w danej chwili, tak? Czyli jak się wyłania, jak się wyłania z działalności mózgu na przykład. No i w zasadzie tam rozważając różne opcje, twierdzi, że naturalna teleologia wydaje mu się najbardziej prawdopodobna. Jeżeli naturalizm rozumieć jako odrzucenie teleologii, to w książce Nagela można poczytać o dowodach na to, co pozanaturalne. Dalej mamy byt konieczny. W tekście dowodu kosmologicznego Graham Opie zauważa, że dowodu kosmologicznego, który polega na twierdzeniu, że świat tworzą byty przygodne, w związku z tym potrzeba bytu koniecznego. Często zakłada się właśnie, że natura to jest to, co jest przygodne. Zwraca na to uwagę Graham Opie i mówi, że w tym argumencie w ogóle zakłada się, że naturalny porządek przyczynowy jest przygodny. Jednak jak twierdzi Opie, to założenie wcale nie jest konieczne dla naturalistów. Też jak wcześniej widzieliśmy, Opie uważa, że może sobie istnieć konieczny byt, czy też konieczne zdarzenie na początku wszechświata i dalej będzie on naturalny. Wielu antynaturalistów akurat tutaj się nie zgadza. Na przykład David Hart bardzo krytykuje tego rodzaju pomysły. Natomiast ja akurat uważam, że one wcale mają potwierdzenie w historii też. Na przykład Paul Holbach w swoim słynnym systemie przyrody, gdzie objaśniał swój materializm, właśnie uznał, że materia jest tym, co istnieje z konieczności, czyli jest bytem koniecznym. Jeżeli naturalizm rozumieć jako odrzucanie bytu koniecznego, no to mamy różnego rodzaju argumenty za tym, co pozanaturalne. Dalej mamy silną emergencję, też duże zagadnienie. W skrócie tylko przedstawię, niektórzy twierdzą, że postulowanie silnej emergencji, czy też jakby to się różnie nazywa w literaturze, też tutaj jest brute emergence, byłoby postulowaniem jakiegoś cudu z definicji, byłoby czymś nadnaturalnym, tak jak twierdził McGinn. Jednak w literaturze też pojawiają się argumenty za tym, że naturalista musi przyjąć istnienie silnej emergencji, na przykład Vintiadis, ale nie tylko. No i jeżeli naturalizm rozumieć jako odrzucanie silnej emergencji, to na przykład u Vintiadis i nie tylko można przeczytać o dowodach na tym, co pozanaturalne. Dalej robi się coraz ciekawiej niefizyczne dusze. Niektórzy definiują naturalizm tak, że wymieniają, że w naturalizmie po prostu nie uznaje się niefizycznych dusz. No i tutaj oczywiście na odsieć przychodzi Graham Opie, który w swojej słynnej książce Najlepszy argument przeciwko istnieniu Boga pisze tak. Odnosząc się do różnych problemów związanych ze świadomością, pisze, że naturalista z gwiazdką może uznać
że w świecie istnieją byty fizyczne, takie jak mózgi, i byty niefizyczne, takie jak dusze, które ze sobą oddziałują w sposób przyczynowy. Oczywiście napisał naturalizm z gwiazdką, a nie naturalizm, jednak potem stwierdził, że jeżeli myślimy, że naturalizm z gwiazdką jest rodzajem naturalizmu, a nic, co na początku napisałem, definiując naturalizm, tego nie przekreśla, to nie musimy robić tego rodzaju zastrzeżenia. No i Graham Opie już po tym fragmencie pisze o naturalizmie, rozumiejąc w ramach naturalizmu też taki pogląd jak naturalizm z gwiazdką, którym uznaje się istnienie niefizycznych dusz. Jak zatem Graham Opie zdefiniował naturalizm na samym początku swojej książki? Założył oczywiście, że podział na naturalne i nadnaturalne jest zrozumiały wystarczająco i nie trzeba się nad nim pochylać, a jeżeli pojawiłyby się jakieś problemy, no to wtedy do tego powróci. Kwestia niefizycznych dusz nie stanowiła dla niego takiego problemu, więc pozostał na tym rozumieniu tak, jak mu się to wydaje. I tak, jak mu się to wydaje, niefizyczne dusze oczywiście mogą być naturalne. Jeżeli definiujemy naturalizm przez odrzucanie niefizycznych dusz, to w książce Grahama Opiego możemy znaleźć dowody na to, co pozanaturalne. Oczywiście w sensie ewidencja, nie prób. Będąc już tak daleko, można zadać sobie pytanie, jak bardzo poszerzalne jest pojęcie natury w literaturze filozoficznej. No i niestety okazuje się, że naprawdę bardzo. Jest taki dość słynny filozof angielski, syn Petera Strawsona zresztą, Galen Strawson, który argumentuje za panpsychizmem. Panpsychizm jest to pogląd, zgodnie z którym fundamentalnie umysłowość jest czymś wszechobecnym i fundamentalnym. No i oczywiście Galen Strawson, bo nie można być inaczej, jest naturalistą. Pisze takie artykuły jak prawdziwy materializm, prawdziwy naturalizm, fizykalistyczny panpsychizm, dlaczego fizykalizm pociąga za sobą panpsychizm i tak dalej. Uznaje się za naturalistę. Krytyczne spojrzenie na to Mario Bunge stwierdził, że to w ogóle jest rodzaj idealizmu, ale że panpsychizm, to mi się bardzo spodobało, że panpsychizm jest w zasadzie akademicką nazwą na animizm. Także mamy tego rodzaju też naturalizmy. Idąc dalej, uczeń Galena Strawsona, Philip Goff, który teraz jest też bardzo popularny w kontekście popularyzacji panpsychizmu właśnie, w artykule z 2018, rozważając tam między innymi fine-tuning, tak, czyli problem dostrojenia tak zwanych stałych kosmologicznych i wielu innych różnych rzeczy, postuluje stanowisko, które nazwał agentive cosmopsychism, czyli kosmopsychizm sprawczy, tak, w którym cały wszechświat byłby takim jednym wielkim umysłem, który ma jakąś też sprawczość, czyli może oddziaływać na to, co się dzieje w tym wszechświecie. No i on oczywiście uważa, że to jego stanowisko jest lepsze niż teizm, ponieważ w ramach teizmu postuluje się byty nadnaturalne, czy też konieczne, no a u niego mamy oczywiście rzeczy naturalne i przygodne też, ale oczywiście z koniecznością nie ma problemu, konieczność też może być naturalna. W związku z tym też można się domyślić, też można z innych tekstów Goffa wywnioskować, że ten agentive kosmopsychizm jak najbardziej jest zgodny z naturalizmem. Jeżeli oczywiście uważamy, że nie, no to u Goffa można przeczytać to, co wskazuje na to, co pozanaturalne. I to jest po stronie ludzi, którzy to proponują, ale bardzo ciekawie jest też po drugiej stronie. Była taka debata dość niedawno w 2019 między Felipe Leonem i Johnem Rasmussenem na temat istnienia Boga właśnie. I Felipe, który tam argumentuje za naturalizmem, odnosi się do krytyki, która została sformułowana w kierunku naturalizmu. I jego odpowiedź wygląda w ten sposób, że okej, to krytykuje pewien rodzaj naturalizmu, ale przecież naturalizm ma różne rodzaje. Są różne wersje naturalizmu, tak? Część wspólna to tylko to, że w ramach naturalizmu uznaje się tylko świat naturalny, jednak świat naturalny bywa rozumiany różnie. I Felipe, argumentując przeciwko istnieniu Boga, właśnie wymienił trzy rodzaje naturalizmu. To jest też używane w ogóle w internecie współcześnie w kontekście popularyzowania naturalizmu. Więc te trzy rodzaje to są naturaliści konserwatywni, umiarkowani i liberalni. Nie wchodząc w szczegóły, w ramach liberalnych naturalistów może się znaleźć oczywiście Spinoza. Akurat Spinoza bardzo często jest uznawany za naturalistę, też przez profesora Woleńskiego. Ale na przykład też się znalazł Philip Goff, który był wcześniej cytowany, Galen Strawson. I co mnie bardzo zaskoczyło, Yuin Nagasawa został uznany za liberalnego naturalistę. Gdzie odnośnik był do artykułu Panpsychism and Priority Cosmopsychism. Tylko nie wiem właśnie, czy Felipe Leon, który argumentował przeciwko istnieniu Boga, twierdząc, że naturalizmem może być nawet pogląd Nagasawy, czy w ogóle czytał ten artykuł, ponieważ w
tym artykule możemy przeczytać, że jest to artykuł pisany w ramach projektu analitycznej teologii, rozważanie alternatywnych konceptów Boga. Także no, to było dość zaskakujące. Co więcej, Yui Nagasawa jest dość znanym filozofem argumentującym właśnie za istnieniem Boga jako bytem koniecznym i w tym samym roku, w którym pisał ten artykuł, napisał w obronie tam teizmu doskonałego bytu. Jednak, jak widać, według Felipe Leona, to, co jest opisane w tym artykule Panpsychism and Priority Cosmopsychism, jest jak najbardziej zgodne z naturalizmem. Jeżeli zaś chcielibyśmy uważać, że to nie jest zgodne z naturalizmem, to te rzeczy, które przekonały Felipe Leona, stanowią dowody na to, co poznaturalne. I to jest w zasadzie koniec mojej wędrówki przez te różnego rodzaju przykłady. Można się tutaj zastanowić, dlaczego tak jest, że to pojęcie naturalności jest tak bardzo nadużywane. I moim zdaniem do tego stopnia właśnie, że naturalne może być wszystko. Dosłownie. Moim zdaniem wynika to między innymi z tego, że pojęcie nadnaturalności, też poza naturalności, nie jest opisem znowu, tylko jest w literaturze używane jako napiętnowanie albo synonim do takich słów jak nieuzasadniony itd., itd., co można wprost zauważyć w różnych tekstach. Na przykład tutaj we wprowadzeniu do zbioru artykułów krytycznych wobec naturalizmu możemy przeczytać, że tak, tu jest dużo odniesienia do normatywności, ale możemy tu przeczytać właśnie, że normy sui generis są piętnowane jako nadnaturalne, jednak kontrybutorzy, tak, czyli ci, którzy pisali artykuły, argumentują, że wcale nie trzeba ich rozumieć jako nadnaturalne, jako zagadkowe czy jako dziwaczne, gdzie przymiotnik nadnaturalny nie znaczy tutaj nic poza właśnie napiętnowaniem. Też bardzo ciekawy jest przykład u McDowella, Johna McDowella, który też określa siebie jako naturalistę, tak zwany, on reprezentuje tak zwany non-scientific naturalizm, gdzie mówi, że okej, jestem naturalistą, ale nie wszystko może być wyjaśnione za pomocą nauki. Na przykład według niego nie może być wyjaśnione coś, co nazywa free responsiveness to reasons, czyli wolne odpowiadanie na rację, ale jako że jest to perfectly real, czyli doskonale realne, to wcale nie trzeba tego określać jako nadnaturalne czy tajemne. Oczywiście nie jest to napisane wprost, ale to zdanie sugeruje, że w zasadzie nadnaturalne jest przeciwstawione temu, co perfectly real, tak, czyli doskonale realnemu, czyli w skrócie nadnaturalne jest to, co jest nierealne. No i z tego w zasadzie wynika, jeżeli tak funkcjonuje to pojęcie, dlaczego wszyscy są naturalistami. Nikt nie chce uznawać tego, co jest napiętnowane z definicji i nikt nie chce uznawać tego, co nie jest perfectly real, tak, czyli czegoś, co nie jest doskonale realne. Naturalizm, zwraca się również, że naturalizm funkcjonuje jako tak zwany shibolet. I tego nie przetłumaczyłem, bo tego słowa nie da się dobrze przetłumaczyć na język polski, ale zaraz to wspomnę, zaraz to tłumaczę. Tu jest akurat definicja naturalizmu od Brytaniki i gdybym powiedział na początku, wiele osób mogłoby się nie zgodzić, bo tu jest napisane właśnie, że naturalizm jest zgodny ze wszystkim, z monizmem, ateizmem, teizmem, idealizmem, materializmem i tak dalej, byleby tylko rzeczywistość była naturalna. Wydaje mi się właśnie, że na przykład takie klasyczne rozumienie, ja tego nie wymyśliłem, tak? Ja się sam zdziwiłem, że to jest coś takiego w encyklopedii, ale przechodząc przez te wszystkie szczebla na poprzednich slajdach, w zasadzie w pewnym sensie się zgadza, nawet nie w pewnym sensie, że tak niestety to pojęcie funkcjonuje. Właśnie dlatego zwraca się uwagę, że pojęcie naturalizmu funkcjonuje jako współczesny shibolet. I teraz shibolet to jest bardzo fajne słowo po angielsku, które jest na tyle fajne, że musiałem sobie wypisać jego różne znaczenia po angielsku. Bo shibolet można rozumieć jako szeroko podzielane przekonanie, jako pewnego rodzaju truizm lub frazes, który też, definicja trzecia, przyciąga uwagę, żeby coś zareklamować na przykład. Jednak tak jest wytarte, tak często jest używane, że właśnie staje się puste, realne znaczenie. Podsumowując, jako że temat był właśnie o dowodach na temat na rzeczywistość poznaturalną, wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak the naturalizm, jako jakoś jeden naturalizm. Co najwyżej można uznać, że istnieją niemożliwe do pogodzenia ze sobą naturalizmy. Jak Kim to określił w swoim jednym z artykułów The Thora of Naturalism. The Thora to jest też takie fajne słowo angielskie, które jednocześnie znaczy nadmiar i bardzo dużo, czyli bogactwo, które się aż przelewa. Więc tak, nie istnieje żaden wspólny mianownik owych naturalizmów. Pojęcie natury, które miałoby być tym wspólnym mianownikiem, jest bardzo wieloznaczne i nie nadaje się jako kryterium.
Wiele dowodów na to są pozanaturalne. Dla danej grupy naturalistów można znaleźć w tekstach innej grupy naturalistów, bez zaglądania nawet do tekstów w jakikolwiek sposób nawiązujących do religii. Wszystkich naturalizmów naraz się niestety nie obsłuży, ponieważ nie istnieje żaden wspólny mianownik owych naturalizmów. I to w zasadzie jest tyle. Ja przyznam, że nie dostrzegam żadnej innej możliwej na to odpowiedzi, ale zapraszam do konstruktywnej krytyki. Tutaj jeszcze podałem cytat z Hellera, który właśnie zwrócił uwagę, że współcześnie, znaczy nie jest tak, że rozumiemy pojęcie naturalizmu przez pojęcie natury, ale odwrotnie, że pojęcie natury rozumiemy przez pojęcie naturalizmu. Więc jeżeli naturalizm jest tak niejasny i zabałaganiony w pewnym sensie w literaturze, no to też mówienie o czymkolwiek naturalnym czy pozanaturalnym nie jest możliwe bez doprecyzowania. Mnie oczywiście z dowodów na istnienie rzeczywistości pozanaturalnej najbardziej przekonuje ten pierwszy, czyli to, że posiadam prawo jazdy i to nie jest wrodzone, ponieważ rozumiem naturalność najczęściej w sensie etymologicznym. I to wszystko.